Gulia znalazła książkę, w której jest mowa o wampirach. I zgadnij co? Co wy? Znam wszystkie fakty z życia wampirów. Napisali, że zmieniasz się w nietoperza. Hej! Nigdy nie widziałam, jak to robisz. Cóż, ja... Napisane jest, że musisz być do tego wystarczająco dorosła. No i jestem. Robię to bez przerwy. Pokaż! Co? Teraz? Dobra, ale... potrzebuję prywatności. Będę na dzwonnicy. No wiecie, tam gdzie nietoperze. Koroneczka! Nigdy nie transformowałam. Myśl jak nietoperz, myśl jak nietoperz. Nietoperz, fru! I nic. Nie przemienię się. Drakulura! Zrobiła to! Nie... toperz... Co za dzień! Znów jesteś sobą! Byłaś niesamowita! Na całą klasę tylko ty masz piątkę! No, totalnie rządziłaś! Pojęcia nie mam, o co chodzi. No i nie byłam pewna, czy pobiegnę, bo mój brat ugryzł mnie w nogę. Nie powstrzymało mnie to. Zdecydowałam, że wystartuję. I to ja wygram. Na pewno nie wygra. Miałam być obrana jednogłośnie na przerażającą szkołę. Myślę, że mała kampania plotkarska zapewni mi wszystkie głosy. Claudina, tak zawsze cudowna, z powodu krwiożerczych pcheł nie wystartuje w wyborach. Zachowaj swój głos. Nikt nie wie, że to moja sprawka. Aha! Nikomu o tym nie mów. I wiem, komu to wysłać by się rozeszło. Wyślij! O rany, ale wieści! Muszę wszystkim powiedzieć! Stój, nie możesz, nie powinnam, chcę! A nie mogę, wyślę Franki, ona nie jest nikim! Ale słodki, śli! To nie ma sensu, wyślij do wszystkich. No dobra, spięcie, wybacz, chodzę i piszę. Śli wszystkim! Dzięki najlepszej kampanii telefonicznej w dziejach Straszyceum, nową, przerażającą szkoły zostaje Claudina Wulff! Jak to możliwe? Wszyscy na nią głosowali. Nie dostałaś? Claudine, tak zawsze cudowna, zorganizuje szkolną imprezę. Wstęp za głos! Rany! Dasz wiarę, Cleo? Nawet nie startowałam! No nie. Zjem was, Brothers, to przeszłość. Justin Bieber jest przepotworny. Rozpalony. Ignoruję. Witam, panie. Spójrzcie, jestem dziś napalony. Nadęty też. Trybluj stąd, Ross. Nie jesteś taki szybki, Ross. Ja mam więcej pary w jednym małym szponie, niż ty masz jej w całym ciele. Uszy mnie palą. Nie wiesz, że dziewczyny są zbyt delikatne na tor? Nie mają szans. Nie powiedziałeś tego do mnie dzisiaj. Na bieżni powąchasz moje palące się trampki. Uff. Dobra, iskierko. Pierwszy, kto przebiegnie dwa kółka, wygrywa. Przegrany sprząta co dzień jamę horroru. I stoi. Masz, potrzymaj mi torebkę i książki, kolczyki, laptopa, telefon, kosmetyczkę i moje bransoletki. Hej, Cloud, nie chcesz zobaczyć, jak siostra pali się ze wstydu? Brachu, współczuję ci. Musiałeś wybrać ten dzień. Będę wpadał codziennie, żeby się pośmiać. Dawajcie, upiorki. Zapewne nie wiedziałeś, że dziś jest pełnia. Ja i moje straszyciółki będziemy wpadać codziennie, żeby się pośmiać. No to się spaliłem. Hej, laski, posłuchajcie. Zgodnie z moim horoskopem poznam dziś idealnego chłopaka. Przystojnego, ułożonego, stałego i słownego. O! Ma to być pierwszy potwór, którego zauważysz, gdy podniesiesz wzrok znad tej strony. To jest on! Jak wyglądam? Cudownie! Bo, czyli jak zawsze. No właśnie wiem, to przekleństwo. Dokąd on poszedł? Kiełek. Piszą, że jeśli nie spotkam go przed końcem szkoły, to nic się nie spełni. 2 minuty do ostatniego dzwonka. Upiorki, łapać go! Robi się. Poszedł tędy. Podłącz się do szafek! Zgubimy go! Franki, przywal! Ja zajmę się planem B! Załatwione! Zajmę się tym. Żabki! Mamy go?
spróbować warto. Dobra, dobra, idę już. Jeśli wyjdzie ze szkoły, będzie za późno. Co jest planem B? Ty jesteś! Tak, a ja na to, proszę cię, nawet duchy już nie zakładają białego na imprezy. No tak, a ona odpowiedziała, że mają tylko białe. Mój horoskop był totalnie prawdziwy, jesteś ideałem i tak mnie słuchasz? Czwórka plus, czadowo. Nie, zasługiwałam na więcej, uczyłam się całą noc. Pan paskudny nie daje piątek, więc na to nie poradzisz. Błąd. To należało do faraona, niewiele ma wspólnego. Figurka daje mi moc perswazji. To bezpiecznie się tak z tym obnosić? Tata ci nie mówił, że na takich figurkach ciąży klątwa? Zajmę się tym. Panie paskudny, moja praca była totalnie perfekcyjna. Czemu nie dostałam piątki? Nie stawiam piątek. Ja zasługuję na 5+. Ty zasługujesz na 5+. Muszą być skutki uboczne. Śliska sprawa. Uważaj, bo to może się zemścić. Błagam. Wszystko gra. O nie, jest zbyt tłoczne. Spóźnimy się na lekcję. Założymy się? Chyba pokocham moją nową moc. Zadanie domowe? Bawcie się. Cleo używa tej figurki jak karty kredytowej, bez limitu. Tak, tylko co będzie, jak przyjdzie rachunek? Przecudny dzień! Wasze obawy spełzły na niczym. Nie ma żadnej klątwy na figurce. Mówiłam, że wszystko gra. O! Co? Co się dzieje? Nic nie gra. Aby przetrwać ten test, musicie uchronić wasze jajo dzieci od pęknięcia. Przez tydzień. Jedna rysa i po was! Kocham jajka! Spadaj, płomyku. Najpierw cię zrewampuję. Totalna odmiana. Najprostsze zadanie świata. Dius, ogarnij to. Bajecznie. Odkamienieje w tydzień, tak? Ja. Może zamienicie się partnerami? A to niby dlaczego? Wszyscy wiedzą, że stwory morskie to źli rodzice. Nieprawda. To bójdy skapceniałych rybaków. 7 dni. Ani ryski lub leżycie. Jest po prostu antywodny. Ale mu pokażemy. Będziemy najrybniejszymi rodzicami na świecie. Słodkie, co? Aha! Rysa! Leżycie! Pękło? Nic nie rozumiem. Robiliśmy wszystko jak trzeba. Skąd je wziąłeś? Z gniazda karkulca, ze strychu. Hej, tylko z naszego jaja się wykluło. Wiedziałam, że jesteśmy świetni. Julio, on cię musi lubić. Zaprosił cię, żebyś zjadła w jego towarzystwie obiad. Nie wstydź się. Ty i wolny Moł możecie pojęczyć na wiele wspólnych tematów. Dobra, pójdziemy razem. Jeśli nie będziesz jedyną dziewczyną, będzie ci łatwiej. Franki cię osłania. Chodźmy. Zombie? Potrzebują czegoś do przełamania lodów. Nie słynę z przełamywania lodów, ale z topienia kobiecych serc. Nie rozpalasz mnie. Możesz palić gdzieś indziej? Ty i ja możemy być jak pochodnie. Gulio, muszę sprawdzić sobie twarz. Wiem, że powinnam tam być razem z tobą, ale czasami po prostu rozładowuje mnie. Myślisz, że to zadziała? Dzięki, że zamieniłeś się ze mną miejscami, Ros. To światło podkreśla czerwień twoich oczu. Nie, fajnie! Hej, obczajcie! Załatwię kilku wieśniaków. Nabijasz się! Podoba mi się! Zimna, zimna, zimna! Widzimy się o 8 u mnie. Pierwsza piżama party. Pewnie jesteś przerażona, te wszystkie niewinne zabawy. Póki nie zagramy w prawda czy terror, wtedy się okaże, jakim potworem naprawdę jesteś. Piżama party, wiem, że gdzieś... Aha. Prawda czy terror? Poznaj sekrety twych przyjaciół. O nie, Cleo na pewno mnie zapyta, w kim się kocham.
Co ja mam zrobić? Co robimy najpierw? Możemy... Prawda czy terror? Tak! Chodzę. No chyba, że nie chcecie, żebym się... Już wiem! Czas na makijażyk! Pora na... Bitwę! Starczy głupot. Czas na prawda czy terror. Franki, co wybierasz? Prawdę czy terror? Terror? Terroryzuję cię, abyś napisała SMS do chłopaków. Impreza u mnie. Ogłoście światu. To chyba nie najlepszy pomysł. Dobra, prawda. W kim się kochasz? Zrobię to. Ślij. Na pewno? Dobra, ślij. No nie, nie wierzę, że to zrobiłaś. Twoi rodzice oszaleją, gdy te chłopaki do ciebie przyjdą. Do mnie? Kleo, to twoja komórka. He, to prawda. O nie. O nie. Au, moje plecy. Co? Czemu? Jak? To zbieżność, która ma miejsce raz na 1000 lat. Dziś jest i piątek 13, i 31 października. To niemożliwe. Dziwne, co? Dziś jest najmega pechowy dzień ze wszystkich. Tak. Rany! Idealne stężenie niefartu. Potrwa co najmniej do 3, aż zadzwoni dzwon. Jeszcze 6 godzin. Spokojnie, straszyciele. Posiadam ja amulet nikto nico. Chroniący noszącego go mnie i tych, którzy obok mnie, anuluje pecha. Skoro go nosisz, to gdzie on jest? Nie pasował mi do stroju, więc Gulia nosi go za mnie. O nie! Tam ją widzę! Odświeżające. Ja chyba nie przetrwam do 3. Chodźcie! Na lewo! Nie, nie! Nie to lewo! Czy ona robi to, co? Dobra jest. Masz rację, Gulio. On pasuje jej do stroju. Zamienia śmieci w czyste, ekologiczne paliwo. Rany! To musi być Guli. Źle. Moje. To cokolwiek to jest, uczyni mnie królową konkursu naukowego. I tron będzie mój. Kleo, to nie jest tron. Ha! Ja to chyba wiem, jak tron wygląda. Jaki ma wpływ woda na papier toaletowy? O, Gulio, czemu dajesz się Kleo wykorzystywać? Musisz się bronić przed nią. Tak, nie jesteś jej służącą, prawda? To niesprawiedliwość. Musisz coś zrobić. Kleo się prosi o zemstę. Dziękuję. Tak, mój projekt jest fantastyczny. A tron jest mój! Kleo, to nie jest tron. To mój projekt naukowy. To komora rehydracyjna. Pożegnaj się z suchą skórą. Nie? Śmieszne! Mam nadzieję, że pomalowała się swoim wspaniałym, całodniowym tuszem wodoodpornym. Bo to może potrwać cały dzień. Wilkołak czy wampir? A czemu nie obydwu? Obydwaj są totalnie, no wiecie... Gadacie o chłopcach? Nie tym razem. Wchodzi na ekran nowy film. Zmierz ich? Dokładnie, zmierz ich 3. Kropla, co przepełniła czarę. Pierwsze 2 widziałam 1000 razy każdy. A ty ile razy? Och, nigdy nie widziałam filmu. Co? O co wam chodzi? Mam 16 dni, nie miałam jeszcze okazji. Upiorki, mamy ważną misję. Do audytorium! Hej, z drogi, przejście dla potrzebujących. To będzie jej pierwszy film. Reportaż z planu to 2 film. Ważne, aby pierwsze spotkanie z filmem Franki było perfekcyjne. Drakuloro, ty włącz projektor. Laguna, zajmij się dźwiękiem. Ja zajmę się basami. Nie zapomnij o popcornie. I chusteczkach. O, może pomogę? Nie, 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 nawet nie rusz palcem. Tylko ciesz się filmem. Hej, lalki. Znam się trochę na prądzie i... Wygląda na to, że przeciążycie! Jak teraz mamy obejrzeć film? Tak, aż mi śruby skwierczały na myśl o oglądaniu. Co? Kontakt! I jak film? Czadowy! Strasznie ci się spodoba! Tak, to daję 1000 i raz.
Ricochet, monster high. A party never dies. Monster high.